No to witajcie na kolejnej wyprawie. To jest opuszczony dom. No zobaczymy, ile zostało rzeczy ciekawych w środku do zobaczenia na miejscu. Dom wygląda dość ciekawie. Zobaczymy, jak będzie to współgrało ze słoneczkiem. Nie ma napisu. Jakiś tam teren prywatny, coś takiego. Zobaczymy. Następnie fajne stare drzwi. Ale tu jakie wejście, o. Zobaczcie to. Świetne. Niestety nic nie wiem o tym domostwie, co tu się wydarzyło, tyle lat nikt tu nie mieszka, ale zobaczcie, fajną rzecz można od razu zaobserwować, na pewno lepiej to widać na żywo, jak dwie różne wysokości wejść. Nie mam pojęcia, dlaczego tak to wyglądało. Widok na mur. Jeszcze nawet jakaś stara półka się ostała. Żeby to była kuchnia kiedyś. Bardzo możliwe. Słuchajcie, po co są te haki? Zawsze mnie to zastanawia w starych jakichś domach. To one służyły jako dla dzieci do huśtawek? Tu piękne obrazki. Dosyć ciekawe okno. No, z całkiem miłym widokiem. Niestety już za dużo tu już nie ma, ale jeszcze stare tapety mamy. I stare urządzenie jeszcze kuchenne. Tu nie dotykamy, co to jest. Tunezyjska kanapka. A tu jeszcze też. I możliwe, że przesiadywali tutaj, pomieszkiwali bezdomni. Mamy gazetkę. Przegląd sportowy. Niestety nie mamy. Tabela grupy E. Polska, Czarnogóra, Dania, Rumunia, Armenia, Kazachstan. Czyli piła nożna. Ale o, 2017. Z czerwca 2017 roku. Tu jest lepsza rzecz. Z 57. A piwnicę może na końcu. I teraz kalosz tutaj jeszcze. Też jakieś. Co to jest? Właściwe stosowanie środków piorących. Okej. Schody. No, chyba nie jest najgorzej. O, tu w ogóle taka klapa prowadziła. Schody całkiem. Strop taki bardziej już bym powiedział chyba nowoczesny, bo betonowany.
jakieś czółenko, termosik, a tu jeszcze jakieś z pozostałości po płytkach. Włączę chwilę światła, zerkniemy sobie na okolice, jak to wygląda. Jeszcze jakaś stara lampa, bo ktoś sobie ją po prostu powiesił jako upiększacz. No i w rogu jeszcze ktoś przyniósł kibelek. Dachówa jeszcze stara. No niestety jeden wielki syf, jak to można nazwać. Tu jest jedyna fajna właśnie ta klapa i ten taki chyba lufcik, jeżeli można to tak nazwać. Ciekawe co to było. Tutaj też w ogóle jakieś wyglądają jakieś stare butelki, nie wiem czy związane typowo z lekami. Tak jak tu widać, że jest też podziałka 500 ml, 300, 200. Więc kto wie, tu nie są jakieś ampułki typowo no do leczenia. To co, sprawdzamy jeszcze piwniczkę. Szału nie ma. Pełno słoików. Tu jeszcze coś jest w środku, ale generalnie myślę, że to jest cykająca bomba. Tu jest fajna pajęczka, zobaczcie. Dobra, spróbuję tam przejść dalej. Aczkolwiek nie ukrywam, że jest tu po prostu nisko. Żeby to był główny piec tego domu, albo może jedyny. Jakieś podwyższenie ciekawe. Tu jeszcze kurteczka, czy jest stara, pewnie taka robocza. Stare jakieś karnistry, ale chyba nie ma tam się sensu ładować. Tu jeszcze na zewnątrz domu mamy jakieś budynki gospodarcze. Podejrzewam, że mogą być związane ze zwierzątkami. Jest tutaj siano. O, tu damski but. Też zobaczcie, stare, fajne materace. Znaczy materace. Takie nakładki na łóżka sprężynowe. Na to dopiero przychodził pewnie materac. Obok jeszcze też jest wyjście. No ale to wszystko to już jest generalnie. Nic ciekawego. No to co? To chyba tyle z tego domu. Za dużo już tam nie było. Jeszcze jedna fajna rzecz. Nie wiem czy to jest celowo. Tam krzyż nad tym oknem. No wydaje się, że to było celowe działanie przy budowie tego domu, a nawet mogło być to zrobione ciut później, bo pewnie by to powinna być cegła jakoś, ale słuchajcie, mało domek na szybko. Trzymajcie się, do następnego razu.